Witajcie. Zmieniamy chłodnicę. Ta jest, słuchajcie, okazała się dziurawa, ale na szczęście miałem drugą tutaj już przygotowaną. Zmienię tylko tunel, bo w tej był uszkodzony, tej co wziąłem nową. A wezmę ten, bo ten jest ładny. A ty. No i idę założyć chłodnicę, założyć filtr. Ta chłodnica, ona jest jeszcze, no nawet tam jedną taką dziurę dosyć dużą i z tej dziury leci. Także nie będę jej wywalał, bo to łatwo to zakleić. Taka, ja wiem, no palec nie wejdzie, ale musiała tam jakaś gałązka trafić. Także to wymienię. Ale chłodnica zostaje, bo dzisiaj taka chłodnica, słuchajcie, to jest miedziana, co pójdzie na złom 200 zł. A przyjdzie co do czego, będzie potrzebna, to co? Chińszczyznę, która się do niczego nie nadaje. No to będzie bida. O. I zaraz będziemy mieli obudowę jak trzeba. Za chwilę chłodnicę wrzucam. Wody nie będę nalewał, bo najpierw się zajmę wymianą oleju. Tam już spuściłem do bańki ten olej stary. Był jaki był, ale był. No i zobaczymy, jak to będzie tam śmigać, bo będę ściągał też dzisiaj miskę olejową, żeby się dogrzebać do smoka. Kiedyś robiłem dawno temu taką rzecz w samochodzie i smok był pod miską. Nie wiem, wydaje mi się, że w zetorze z kolei 25 smok jest na zewnątrz, tego przecież ostatnio montowałem, także nie wiem, gdzie, w jakim, co modelu siedzi, ale mam się zamiar tego dowiedzieć. Zresztą i tak chcę odkręcić michę, żeby zobaczyć, co jest w środku. No, tu jeszcze tę łapę mocowania chłodnicy wziąłem z tamtej. No tu przy okazji chłodnica jest z korkiem, także też fajnie. Zaraz się tutaj zajmiemy tym wszystkim po kolei. Tą chłodnicę sprawdziłem. Wygląda na to, że jest dobra. Wlałem jej wodę. No i trzyma, nie puszcza, także zobaczymy. A jak będzie w razie czego ciekła, skoro teraz tak o nie ciekła, aby w razie później, no to wsypię tego proszku do uszczelniania chłodnic. I powinno być dobrze, bo jeżeli byłaby tutaj jakaś dziurka w niej jakaś, to najwyżej mała. Szkoda, że się tu także chatka nie mieści, ale może tym będzie szybciej, no. Tylko dokręcimy lekko, żeby tam nic nie urwać. To tylko działa na takie wibracje, więc jak będzie 6 śrubek tu przykręconych, to powinno być dobrze. O, dobra, chłodnica gotowa, wrzucamy do samochodu. O, tutaj folia, czekam na śmieciarkę, która zabiera plastiki. To już mam przygotowane. Dobra, chłodnica. Aha, tu jeszcze, słuchajcie, opaski różne wziąłem, w razie czego. Jeszcze muszę poszukać rurek jakichś tych gumowych do chłodnic. A to schowamy, żeby się nam z tym nic nie stało. Na razie tu będzie bezpiecznie. O, zobaczcie tą dziurę. Dopiero jak zjąłem filtr, zobaczyłem to. Właściwie po zalaniu, bo zalałem, położyłem akurat na plecach. Z góry nie było widać, bo tak patrzyłem. I ten. No ale to nic nie szkodzi. Gumy do chłodnic. Gdzieś ja to tutaj miałem. O matko boska.
O, widzicie, tu mam jeden zegar do 60. Oryginalny. Nie wiem, czy jest sprawny, ale dosyć ładnym stanie. Także zobaczymy. Tylko wiecie co? Nie podoba mi się, że tu jest to czerwone pole, ta czarna wskazówka i słabo widoczne to jest. I nie wiem, będę chciał to zmienić chyba. O, pompa chyba od 60, co? Na pewno od 60. Tu ktoś coś założył, jakiś taki, bo ona była przy zatorze przykręcona kiedyś. O, tu jest jakieś. No ewidentnie prosi się tutaj o porządek wszystko. To są za cienkie rurki jak na 60. To jest zetor. O, widzicie, jeszcze kolektor wodny od zetora. Tu jest jeszcze prądnica. Ale od czego ona? O, 28, 30. No 60 chyba też. O, tam mam alternator. O, tu jest jakiś dobry wężyk. I tutaj jest też, jak on się nazywa, pusty w środku. Termostat. No. Ale wężyka możemy wziąć. Tu jest jeszcze jakiś wężyk z jakąś rurką, ale ten jest taki trochę. Zobaczymy. Nie, tu takie coś to nie. Tu następny termostat, też pusty. Dobra, weźmiemy to, ale bez termostatu, bo po co? Właściwie to jest tylko już sama obudowa termostatu. Czy to będzie dobry pomysł? Zakładanie tego bez termostatu, bez tej obudowy. Nawet podejrzewam, że tam też nie ma tej obudowy. Nie ma termostatu, jest tylko sama obudowa. Ale co tam? Do odpalenia wystarczy. Myślę, że nie powinno być źle. Dobra. Opaski są. Ten przewód jeden jest, chłodnica jest. Co tam jeszcze może być potrzebne z takich rzeczy? Nie wiem, w razie czego się wrócę i tyle, no bo co. Dobra, jedziemy. No, także tu już chłodnicę zamontowałem. Tu zakładam jedną opaskę, bo nie było. Zobaczymy, jak będzie ciekło, to się dokręci. Opaska i tutaj jeszcze na tego węża. I ten idzie tu. No i tu jest lipa, słuchajcie, bo on dotyka do paska klinowego. Nie wiem czemu. Może on jest po prostu tu obcięty. Bo tu było jeszcze taki łącznik. I może ja tym z tym łącznikiem to zrobię. Tak jak było. O. Bo może to po prostu ten wąż jest za krótki. Musiałbym spojrzeć tam do tej żółtej. I wtedy będę wiedział, ale założę to tutaj. Tu zrobię solidnie, jak się da. Jeszcze muszę to odkręcić, bo odwrotnie założę. No to są właśnie takie rzeczy, których człowiek nie zna, a musi zrobić.
Co, będę musiał ściągać chłodnicę, co? Ekstra, dopiero co ją założyłem. Nie wiem, taki trochę fędzie mi się wydaje ten film, bo wam wszystko pokazuje, co robię, ile to trwa. No masz. Jak długo się z tym grzebie. No ale zobaczymy po komentarzach, co mi powiecie, czy chcecie oglądać całość robót, czy tylko wybrane. Bo czytam te wasze komentarze. O, no i zobaczymy. Dobra, teraz tutaj nic nie dotyka. Tu opaska jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, wszędzie są. Ta jest, podejrzewam, dokręcona. Dobra, chłodnica siedzi mocno. Możemy przejść do filtra. Ale filtr, no słuchajcie, co z filtrem? Do czego to było? Urwane tutaj. Nie wiem, może klakson. Siatka pogięta. Cholera, nie wiem, jak się nawet do niego zabrać. Dobra, odkręcimy tą śrubkę. Dekiel powinien zejść. Też zdewastowany. I ta śruba wygięta, dlatego on nie zejdzie. Oż ty. I zdjęte. O, mamy w gratisie jeszcze zmielonego szerszenia albo jakąś osę dużą. Zupa w środku. Trzeba umyć. No, zdewastowali ciągnik totalnie. Śrubokręt. Tutaj widać, że to jest poza załamywana ta. Nie wiem, jak to jest budowane, cholera. Tu się jeszcze uszczelka jakaś jest, licha strasznie, ale na razie niech będzie, dopóki nie ma nowej. O, tu jeszcze jakieś osiska śpiące, no wysypiemy je. O, wezmę je, wyrzucę gdzieś tam dalej. Tutaj już rozmontowałem to w międzyczasie. No i teraz trzeba to jakoś wyprostować. Trzeba będzie kupić ten filtr nowy, podejrzewam, bo on tutaj jest porządnie zniszczony. Ale na razie na sztukę niech będę jechał do sklepu po filtr. No co? No tak wygląda, jak wygląda. Na razie, dopóki nie będzie wykonany taki, no nie chcę mówić remont, chociaż właściwie teraz po tym ciąganiu go tutaj, no to już no już można śmiało mówić remont, bo zajrzę wszędzie w tym ciągniku. A jeżeli nie ja, bo nie potrafię, to na pewno wezmę tu chłopaków, żeby oni się tym zajęli.
Teraz to powinno pasować, myślę. Wiem, to powinno być wyczyszczone, ale mówię, no na razie... cholera. Ja kupię nowy filtr, także tutaj po prostu z nim tylko... O, dobra, to założone. Teraz to trzeba jakoś wypukać. Nie wiem, co oni z tym robili, słuchajcie. Że to tak powyginane jest, zdewastowane. Ale to nie byli chyba rolnicy. Tak mi się coś wydaje. Gdzie by rolnik zrobił takie coś, taką jazdę? No dobra, jest jak jest, ale na pewno jest lepiej jak było. Teraz trzeba się za to zabrać. Tą zupę tutaj stąd trzeba będzie wylać. Tamten zapyziały olej z silnika pewnie już wylatuje, albo już wyleciał całkiem. No, widzicie, woda, zupa, śmieci. Normalnie to co w oleju, nie? Jakieś badyle. Ropa by się przydała. Ropa i jakiś ten, miska jakaś, to bym to umył. Muszę się rozejrzeć. No, miska już umyta. Znalazłem baniak na ten stary olej tutaj, taką bańkę. Teraz tutaj wlejemy olej silnikowy, bo taki mam jeszcze kawałek pod ręką. O, nie wiem ile tego wlać, ale zaraz jest tu jakiś coś. Poziom oleju minimalny, maksymalny. Aha, no to już wiemy ile. Założymy ten filtr teraz. I zakładamy. Teraz założymy to tutaj. Ej, no tutaj jeszcze chopy. Dlaczego ja tu nie zajrzałem wcześniej? To tak ma wyglądać? Na pewno nie. Aha, bo to się ściąga. I tutaj ta wata jest jakaś taka. Dobra, na razie to wyczeszemy. To widzę, jakieś słoma, liście wszystkie. Dziada i baby tu brakuje. Tam mówię, będę kupował filtr. To się tym zajmę. Będzie wszystko nowe. O. Dobra, jakoś jest. To. O, i piesek sobie siedzi i patrzy i pomaga i dobrze.
Czemu to się tak lata? Nie powinno. Powinno tu szczelnie wleść. Czy tu powinna być jakaś jeszcze uszczelka? Chyba tutaj tego nikt nie założył. Bo to widzę, że nie wejdzie jedno w drugie. No, czyli ma być tu, tak się domyślam, uszczelka. Co prawda teraz ten filtr nie będzie zdawał żadnego egzaminu, bo nie mam tej rury łączącej tutaj filtr z kolektorem. Muszę też ją kupić. Dobra, złapię to najpierw na ten jeden, zobaczymy, może to jakoś wyda. Tu jest taka krótka, tu chyba przez to będzie trzeba dać dłuższą. Nie, to jeszcze damy jeszcze nakrętkę. No ten ciągnik, kurde blade, nie chcę odpalać, bo nie mój, mógłbym nim odjechać. Pewnie wszyscy zaraz w komentarzach będą pisali: odjeźdź tym ciągnikiem. Nie, moja maszyna, nie ruszam. Takie zasady człowiek proste w życiu ma. Nie rób drugiemu, czego ty nie chcesz sam. No, założona chłodnica. Zabieramy się za tamto dziadostwo. No, trzeba to zdjąć. Samo się nie zdejmie. Dobra, aż się boję tego odkręcać. Miska zdjęta, słuchajcie. I zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj poświecę trochę telefonem. Ten nie wiem, na pewno do umycia się nadaje. Ale tak to wygląda tu w środku. Nie wiem, kurde, gdzie tu smoka mam odkręcić. Nie będę się za niego zabierał, bo jeszcze coś spartolę. No, miskę umyłem. Słuchajcie, żadnych dziwnych rzeczy nie znalazłem w misce. Żadnych śrubek, żadnych podkładek, żadnych jakichś opiłków, żelaza, nie wiadomo czego, śmieci. Olej był rzeczywiście trochę taki syfiasty, tam jakieś takie kożuchy były. Ale nie było tego dużo. Boże, dwa. Także to i one były pozaplątane tutaj w koło tych przelewów. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Miska czysta. Następnie muszę poczekać, słuchajcie, no to ja więcej tutaj przy tym silniku nie zrobię, bo nie mam żadnej wiedzy. Mogę jeszcze spróbować filtry wymienić, te paliwowe, bo mam. To nie jest jakaś wyższa szkoła jazdy, także może jeszcze filtry zmienię, ale tam już pod spód silnika to musi zajrzeć mechanior. Ja zrobiłem, co umiałem. Zamontowałem chłodnicę, filtr, zdjąłem tą miskę, no i jeszcze te filtry zrobię, ale tam przy silniku to naprawdę, wierzcie mi, nie zabieram się za to, nie mam o tym pojęcia. No to tyle, zobaczymy, co będzie dalej. No to byłoby w każdym razie na tyle dzisiaj. Tu jeszcze tu przymocowałem to mocowanie chłodnicy, żeby ona nie latała, bo jak to się założy tutaj na tą śrubę od głowicy, ale po założeniu tych pokryw, no to dopiero wtedy. Ja nie będę jeszcze zakładał tych pokryw teraz, bo nie wiem, co tam mechanik sobie wymyśli. Może on tu jeszcze chce coś poregulować. Nie będę mieszał, bo się nie znam. Tego tutaj kolanka z kominkiem montował nie będę. Ono tutaj stoi, tak na razie zostanie. No to dlatego, że też nie wiem, czy mu nie będzie tutaj coś przeszkadzało, może przy montażu pompy na pewno tutaj będzie mu to przeszkadzać, więc jak pompa będzie zmieniana, to on sobie już to założy. Tu w każdym razie jest, no co, nalać tylko wody do chłodnicy. Te filtry, mówię, to jeszcze do zrobienia paliwowe. No i tyle. I w sumie
sprawdzenie tego dołu. Miska umyta, przygotowana, czeka, więc nie będę tutaj nic grzebał. Trzeba tylko uszczelkę ewentualnie na silikon, to też można zrobić. To sobie poradzą chłopaki w razie co. No i tyle. Myślę, że jeszcze uda mi się zrobić jeszcze jeden filmik po tym. Zobaczymy, jak pójdzie. Chłodnica zamontowana, szczelna. Nie będę teraz nalewał wody, żeby nie było, że w nocy złapie, ktoś zapomni. Albo nawet ja zapomnę, czy nie wiem, czy chłopaki będą robić, czy nie. Zapomnimy wylać tego. Nie będzie kłopot, po co to. Tam patrzyłem, czy ten wiatrak tutaj nigdzie nie ociera o tą obudowę. Ale wydaje się, że... No właśnie wydaje się, słuchajcie, tutaj na dole będzie trzeba odgiąć. Trzeba będzie może przesunąć tą obudowę trochę. I wtedy jakoś to się na obudowie obstawi. Dobra, zobaczymy. Jeszcze zrobię to, tak żeby było dobrze. Trzymajcie się tymczasem. Do zobaczenia. Cześć!